No nieźle się kurwa dzieje, tak szczerze. U mnie jutro będzie 27 stopni, a to jest Poznań, tak? O. Kurwa, co jest? Gniezno? A to czemu Radio Poznań to dodało? Aha, no tak czy siak, no to Gniezno. Normalnie śnieg napierdala, a u mnie taki skwar? O co tu chodzi, kurwa? O kurwa, a co to jest w ogóle? To jest deszcz, znaczy to jest śnieg dryfujący na wodzie? Co to kurwa? No, powiem wam tak, jesteśmy w piździe, nie? Serio, widzowie, ale to mówię teraz kompletnie ironicznie. Uważam, że my jesteśmy ostatnim dobrze żyjącym pokoleniem, nie? Bo tak, ja jeszcze żyłem przed internetem, tak bardziej, wiesz, wychodziłem kurwa na podwórko, nie mam mózgu przepalonego od TikToka, jeszcze mnie globalne ocieplenie nie dojechało, także jeszcze jest git, nie? Jeszcze jest git. A już przyszły te pokolenia, to już kurwa już jest GG. Już jest GG. W Chinach chcą zrobić 6G? A po co w Chinach 6G w ogóle? Po co w Chinach 6G, jak u nich i tak praktycznie ten internet to tam jest ograniczony, tak że tam nic nie ma. Chociaż powiem wam, że podziwiam, obejrzałem film Planeta Abstrakcji na temat chińskich streamerów i powiem wam, jest grubo. Tam ludzie taki hajs zarabiają, że ja to jest jak ktoś z was nie widział, to sobie obejrzyjcie. To jest film o ziomku, który mieszka w Chinach. On jest chyba z Białej Podlaskiej i jest streamerem TikTokowym. I on normalnie ma firmę, ma cały sprzęcior. I chłop głównie co robi na tych streamach, to ustawia się w jakimś ładnym miejscu i śpiewa. I zarabia jakieś popierdolone pieniądze z tego. I w ogóle ludzie mu wysyłają jakieś rzeczy, kurwa. Popierdolone to jest, mega to jest popierdolone. OP te Chiny? No niby OP, ale jednocześnie, no jest ciężko, że tak powiem. Zobacz w ogóle jaki chłop ma setup. Bo jaki chłop ma setup do streamów TikTok, sobie kupa to. Czekaj. Zobacz jaki ma setup. Podkręciliśmy trochę. Zobacz, tu ma lampy, człowieku, tu ma lampy, tu jest ziomek z laptopem i chłop stoi i śpiewa. I chłop stoi i śpiewa piosenki po chińsku. I zarabia k***a pojebany hajs na tym. No i chłop śpiewa, ale stary, to jest k***a pikuś. Pa ile on ma widzów k***a? I pa ile giftów? Pa... 14 tysięcy widzów, nie? Ale David to robi taki fajny content teraz na YouTubie. Bo on stwierdził, chyba dobrze w sumie stwierdził, że na tym Twitchu to mu się chyba nie chce. No i on se chodzi, robi jakieś k***a sądy i w sumie to jakoś tam działa. A gdy się zrównali, bądź nawet wyprzedzili osobę, która dała im liczbę, to te pierwsze, czyli... Ale aktualnie nie da się przebić multiego, tak szczerze. Chyba, że zrobisz eventowy content, eventowy stream typu bita śmietanka. Ale jeżeli mówimy o zwykłym przeglądaniu YouTuba, nie ma k***a. Chłop jest taki bitnie wielki, że żeby go przebić, to nie wiem, no musiałbyś go przebić nożem na wylot, nie? Żeby przestał streamować, bo inaczej się nie da. Nawet nie wiem, co by na przykład taki Xayah musiałby robić, żeby mieć takie liczby aktualnie. No nie mam zielonego pojęcia. Multi w ostatnim czasie ma tak popi***one wzrosty. On chyba na ostatnim streamie miał chyba 28 koła widzów. Na jakimś takim, wiesz, przeglądaniu YouTube'a chyba, czy tam na jakimś horrorze. K***a, no popi***. One są te liczby. Pół roku 80% mało TikToka. Kto już od multi poszedł. Ja bym powiedział, że chyba więcej nawet, no. Jakby przez ostatnie 2-3 lata, no multiemu te shoty z TikToka zrobiły roboty. Nasze k***wa, jemu. Każdemu streamerowi, no nie oszukujmy się, k***wa. Każdy streamer ma shoty na TikToku aktualnie. Ja pierwszy raz zobaczyłem, jak ktoś tak mocno promuje swoje streamy na Instastory, to chyba widziałem u Kai Sinata. W sensie chodzi mi, że nie, że po prostu siemanko, będzie stream, tylko taki, wiesz, przygotowana grafika i w ogóle. To pierwszy raz widziałem u Kai Sinata, u Pago, a potem u Multiego. I mówię, k***wa, to aż tak oddaję. Jeżeli film ci podobał, to zostaw suba, lajka, jak coś nie pasowało... Dobra, to czekaj, to obejrzymy film i wrócimy do analizy rangok, bo... No muszę mieć coś do jedzenia, do oglądania. 150 miliardów dolców poszło na samą budowę. Ile? Jakby do tego jeszcze... Zaczynamy w punkcie widokowym. To jest podobno ulubione miejsce wszystkich astronautów. Nie dziwię Mogą się. Oni sobie tutaj podziwiać naszą planetę. A z czego te pieniądze k***a idą? K***a z podatków pewnie. Natomiast do dziś zagadką pozostaje, kim był pierwszy człowiek, który postawił kloca na stacji kosmicznej. Dokładnie tak, przed nami znajduje się kibel. Ej, po***e to jest, że w ogóle jak patrzysz na tą stację kosmiczną, tam jest tyle jakichś kabelków i różnych takich gówien na wierzchu co lata. Jeszcze z takich szokujących faktów, to ponieważ w kosmosie nie ma grawitacji, to gdybyście spróbowali się wysrać tak jak na Ziemi, to gówno mogłoby wam wrócić do dupy. Straszna wizja. Oczywiście w kosmosie jedzenie wygląda trochę inaczej niż na Ziemi. Na przykład tutaj... Ej, to ja myślę, że musisz mieć mega problemy żołądkowe w kosmosie, bo pokarm nie idzie ci do brzucha, bo się na przykład zatrzymuje w połowie. Kurwa. Tutaj możecie zobaczyć, że do tego skafandra są przyczepione liny zakończone hakami. Kiedy astronauci wychodzą na zewnątrz, to oni podczepiają te haki do stacji kosmicznej, po to, żeby czasem nie odlecieć.
I to jest w ogóle ciekawe pytanie, co by się stało? Właśnie, a co gdyby się coś oderwało na przykład? Znaczy nie mówię się lina, tylko któryś z tych elementów by nagle zrobił pam, to co wtedy? Gdyby taka lina się urwała, gdyby ten kosmonauta gdzieś tam zaczął lecieć w tą przestrzeń kosmiczną, co wtedy? Co widzicie teraz na ekranie, to jest astronauta, który znajduje się właśnie w takiej sytuacji. Tutaj nie ma żadnej liny zabezpieczającej. I czemu nie pomogli? Nie ma absolutnie niczego, co łączyłoby go z czymkolwiek. Jedno małe popchnięcie i ten gościu leci w nieskończoność w głębie kosmosu. I czemu nie pomogli? Właśnie dlatego każdy astronauta, który wychodzi w przestrzeń kosmiczną, ma na plecach jetpacka. To nie była ściema. On istnieje naprawdę. Tak więc odpowiadając jeszcze raz na pytanie, co by się stało, gdyby taka lina zabezpieczająca się urwała? Nic. Astronauta wróciłby sobie jetpackiem z powrotem. Kocham Bambi. Typsa, co robi średnią muzę i ma mordę jak paluch i mówi, że ją kochasz? Aha, 25. Nie no, ale akurat Bambi naprawdę wygląda jak paluch. Ja nie potrafię spojrzeć na nią inaczej. Ona wygląda jak paluch. No f**uj, ona wygląda jak paluch. To jest. Jakbyś mi teraz tutaj wkleił ciało Bambi, to bym nie odróżnił. I chyba nawet zęby mają takie same. O gustach się nie gada? Jak gusta się nie gada? Przecież rozmowa o gustach to jest podstawowy w ogóle, podstawowa baza do dyskusji ludzkich i konwersacji. Oczywiście, że się rozmawia. Ja do siebie podchodzę i mówię tak. Bismarck jest zajebisty z KFC. A ty mówisz, że jest ch**owy. No i widzisz, gusta się różnią i są powodem do naszej dyskusji. I ja mówię, ale jest fajny i tani. A ty mówisz, nie, wolę to frio. No i sobie dyskutujemy. Gusta powodują rozmowy i dyskusja. Proste. Wiadomo, ostatnio jest moda na takie czyściutkie stanowiska komputerowe, gdzie te kable są pochowane, poprowadzone w jakichś szynach i tak dalej. Patrzcie i uczcie się od najlepszych. Jeśli NASA nie potrzebuje organizacji kabli, żeby polecieć w kosmos... Jakby to powiedział Michel? Fajne, fajne, tylko kable ogarnij. Tutaj możesz... Zrobiłem sobie kiedyś zdjęcie fryty? No. W piątek, o 21 zrobiłem. Klasyk. Klasyk. Co to znaczy Ischwindsfell? Co to znaczy po niemiecku? Aha, okej. Okej, no dobra. To co, no pewnie jakaś nazwa własna, nie? A to dla... Zbieram ekipę, piszesz się? Zbierz ekipę wymiataczy z Summoners Rift i weź udział w otwartych kwalifikacjach do drugiej dywizji Ultraligi. Dobra, a oni coś płacą za wygraną, czy w ch... lecą jak zwykle? Another day. Nutka kolegi jak coś. Ty, a gdzie szwagierka? Nie ma jej na robocie? O kurwa. Stew ECPU? Ja... Ale to prawdziwy? Ale nie wiem, czy też widzieliście? Jest nowy Minecraft w ogóle, wiesz? Chcieli zobaczyć tego nowego Minecrafta, to się nazywa Minecraft Dungeons. No, i Fajrant, nie? A, widzieliście jak TWR odpowiada hejterom? O k***a mać, bo ja nie podłączyłem aparatu do ładowania pewnie, bo ostatnio tym samym kablem ładowałem k***a drona. Tak? No k***a, oczywiście, że tak. Dobra, włącz się. O. Zapomniałem, bo ostatnio, wiecie co, jak byliśmy z Oliwią, to ładowałem drona i... K***a, zapomniałem podłączyć tego kabla, wiecie? Pa. Hej. Zobacz jak on odpowiada hejterom, ja w tym czasie pójdę siku. Hej, zacofany Polaczku, co robić na budowie, coś ci powie. Bo twoja zacofana wypowiedź nie świadczy o niczym. Zobacz na te streamy, na grubo lecimy. Zobacz ile ma słuchaczy. To znaczy grube hajsy, grube profity, z YouTube i Spotify. Robię rap, ten niszczę pity, taką mam pracę, jestem naczelny polski swagger. Wiesz, to ma ten trip. W tym miesiącu zarobiłem ponad 5000 zielonych. Prosto z Ameryki, idą czeki. Ze Spotify. I co, głupio ci co, Polaczku? No i prawidłowo. TWR ekipa, to jest siła, lecimy z tym, no są shit. 20k dolarów mało. Jest dobrze, ale będzie jeszcze lepiej, do tego dążę, żeby żyć jak książę. Słowo! Jeszcze ma ten dry. I w tle leci instrumental tego. Jestem białym. Ale mu odpowiedział. Powiem wam ciekawostkę. Doda, bo powiedziała dzisiaj w radiu, bo dzisiaj słuchałem radia, tak wyszło. Doda mówiła dzisiaj w Radiu Z, że na wszystkie teledyski, które nagrała w ostatnim czasie, wydała półtora... ćwierć miliona złotych wydała na teledyski.
No zobaczmy, czy hajs poszedł się jebać. Ej, dobra. Ej, powiecie, że jestem hater. Ale to maskowanie tutaj jest naprawdę źle zrobione. Myślę, że to Kamilkę DaVinci Resolve by zrobił lepiej, tak szczerze. No to lustro w ogóle nie wygląda jak lustro, nie? Ja bym zobaczył jeszcze raz Dodę na jakimś takim... tak jak na 2.1.5. Bo te radiówki to już mnie męczą trochę. Wiecie na jaki ja czekam teledyski w Polsce? Aż w Polsce będziemy wydawać miliony złotych na... Aż te teledyski będą miały tonę takiego wyjebistego CGI. Tak jak tutaj na przykład jest, nie? Czekam aż w Polsce też będziemy mieć tonę takiego k***a wyjebistego CGI. Lecę w stu, gdy zimna noc. Nikotyna mi doprawia fazę. Czarno, w zasadzie białe tyle się wyróżniam stylem, nie wyszczubiaj nos. Zakopana pośród wszystkich i ją ciężko wyjść na zewnątrz, musi pomóc ją.